No i znowu gra mi przerwała. Znaczy gra. Bandicam mi znowu przerwał nagranie. Mam nadzieję, że nic się nie stało. Że tam to nagranie w ogóle się utrzyma. No ale zależy mi na to, żeby te nagrania nie były tak pocięte po 3 minuty. Więc no tej bitwy nie przewijam, dlatego że po prostu w jej trakcie no coś opowiadam, mam nadzieję, ciekawego. Ale może teraz już przewinę ją. Natomiast no jeśli chodzi o tą taktykę z przejściem przez pustynię, to może jeszcze dokończę o niej. Warto wtedy, jeśli z niej korzystamy, warto... Jeśli przeciwnik ma przejście przez monolit, to znaczy nie ma bezpośrednio połączenia z pustynią, tylko ma po prostu portal, który prowadzi na pustynię, warto pokonać, jeśli chcemy w ten sposób go zrushować, pokonać strażnika od swojej strony, znaczy od strony pustyni, stanąć tuż przy portalu, ale nie przejść, skończyć turę i w nowej turze przejść przez portal, pokonać jego strażnika i pójść dalej, bo wtedy przeciwnik nie dowie się od nas, że jesteśmy, że to planujemy do ostatniej chwili, a my przechodząc przez portal już będziemy mieli największą możliwą ilość ruchu, więc będziemy mieli największe możliwe szanse, żeby złapać go, jak to się mówi, off guard, bez armii, prawda? Albo jego zamek, albo jego bohatera i zająć mu zamek, albo zabić głównego bohatera, albo w ostateczności no przynajmniej zabić kilku jego pobocznych. Natomiast teraz jest trochę, chyba najtrudniejsza bitwa, jaką na razie toczyłem w tym meczu pod względem no, siły przeciwnika. No bo jest to drugi strażnik na... jeśli mamy portal, to po obu stronach portalu są strażnicy zawsze. Także to jest takie utrudnienie. Jeśli gracz ma portal, no to musi pokonać dwa razy taką samą siłę strażnika w dwóch kolejnych bitwach, no ale za to dostaje więcej doświadczenia. Ja w tej bitwie o mało nie straciłem wiwerny, jak widać. Zostałem już na 18 punktach życia, więc nie jestem w stanie... No nie mogę nią walczyć już, muszę ją wycofać tak, żeby nie ginęła. Na szczęście komputer jest durny i zaczyna fokusować mi ważki w tym momencie, co jest bardzo przydatną informacją. Bo gdyby tego nie zrobił, no to straciłbym wivernę. Natomiast co do tej bitwy, no ja zużyłem już prawie całą chyba, albo nawet całą swoją manę, więc gdybym teraz spotkał przeciwnika, nie mógłbym rzucać czarów. To taki może być problematyczna sytuacja o tyle. Swoją drogą warto zobaczyć, jak duże obrażenia zadają moi reptilioni na blesie w tym momencie. Zabijają 17 przeciwników na strzała, podczas gdy normalnie zabijaliby no chyba tam może, no nie wiem, 10, 12, 13. A tak zabili 17. Naprawdę bardzo warto mieć to błogosławieństwo. Poza tym ta jednostka ma bardzo duży rozstrzał. Widać to było przed chwilą. 190 obrażeń do 400. No tu będę musiał przerwać nagranie, bo ktoś do mnie dzwoni na telefon, także...